Tak jest. Nie miałem pytania odwrotem, bo to, co Pan powiedział o tym, że kiedy mówimy o teologii, to zazwyczaj milczymy o militariach, o wzajemnych relacjach politycznych i tak dalej. Takim autorem, który ujmuje te wszystkie rzeczy tak komplementarnie, jest E. Michael Jones i jego genialna pozycja libido dominandi. Brakowało mi jego osoby. Dlaczego go tam zabrakło, jeśli wolno spytać? Czy w ogóle myśleli Państwo o umieszczeniu Michaela Jonesa w tym filmie? Ja nawet zrobiłem kiedyś wywiad z panem Jonesem, ale to było do innego projektu i miałem wrażenie, że chociaż on był na rozkładzie, mieliśmy pana Jonesa, ale różne względy o tym zdecydowały. Ostatecznie, ponieważ to reżyser za wszystko ponosi odpowiedzialność, dorobiłem sobie do tego taką teorię, do nieobecności pana Jonesa w tym filmie, że to jest postać takiego formatu, że on może mi zje cały ten film, a i tak zostawi widzowi niedosyt, no bo ile moglibyśmy go wykroić. To jest człowiek tak szerokich zainteresowań i historie, które opowiada, są tak pasjonujące, że pewno za dobrze może być też niedobrze. I przechyliłby mi zanadto punkt ciężkości tego filmu. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja prosić go o wywiad do jakiejś innej produkcji. Zanim następne pytanie, szanowni Państwo, zrobimy teraz tą kwestię w międzyczasie, o której powiedziałem. Proszę sobie przygotować pularesy, proszę uprzejmie. Wspomniał Pan, że Martin Luther przetłumaczył Pismo Święte, jak głosi legenda, bardzo szybko. To pamiętam kiedyś w komisji Rywina, chyba Tomasz Nałęcz się nauczył kodeksu postępowania administracyjnego w weekend. To mu było bardzo potrzebne do tej roli, w czym wzbudził, pamiętam, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego powszechną wesołość, bo tam nie było takiego przypadku, żeby się jakiś student tego w weekend nauczył, ale są, rozumiem, są nadludzie, są ludzie, którzy potrafią więcej niż normalnie. Chciałem zapytać o taką jakby generalny opis epoki, bo Martin Luther występuje ze swoimi tezami w 1517 roku i zanim dojdzie do ostatecznego nałożenia ekskomuniki, mija, jeśli ja dobrze pamiętam, około 4 lat. Papież z jednej strony, jak wynika z tego filmu, niedostatecznie zdaje sobie sprawę z tego, jak to jest poważna sytuacja. Natomiast z drugiej strony też tutaj było to mówione, że wysyła jednak emisariusza. Wysyła jednego emisariusza, drugiego, to był kardynał Kajetan i tak dalej. Czyli temu Lutrowi, który z jednej strony się bardzo buntuje i stawia takie kategoryczne żądania i tak opisuje i tak obraża papieża, jednak wyciąga rękę. Z drugiej strony wiemy o tym, a może wiemy błędnie, może nie, że średniowiecze to jednak był jakiś straszny zamordyzm. Jak to się dzieje, że w takiej epoce, która z jednej strony jest zamordystyczna, gdzie jeśli są postępstwa wiary, to zaraz kogoś się łapie, pali się na stosie, z drugiej strony jest jakiś zakonnik, który ma możliwość przez wiele, wiele lat funkcjonować, nikt go nie łapie, ktoś wyciąga do niego rękę, daje mu jedną szansę, drugą szansę, trzecią szansę. No tak, no właśnie. Kilka tutaj kwestii się krzyżuje. Jedna kwestia w tym, że te słynne mroki średniowiecza to właśnie jest produkt protestanckiej propagandy. To jest produkt czarnego PR-u protestanckiego i postprotestanckiego, czyli masońskiego, czarnego PR-u. Masoneria właśnie w duchu postępackim zaciemnienia, zwanego oświeceniem, potrzebowała dorobić radykalnie mroczne tło, żeby na tym tle samemu zajaśnieć. No i to właśnie miały być te mroki średniowiecza. Jak wyglądają te mroki średniowiecza w rzeczywistości? No to film trochę sygnalizuje paroma zdaniami, że to jest właśnie
ta cudowna cywilizacja, która wspina się coraz wyżej i osiąga niesłychane sukcesy na polu gospodarczym, na polu dociekań filozoficznych, naukowych. No i jest to taki piękny, cudowny ogród, klasztory, które są właśnie ośrodkami krystalizacji tej cywilizacji, które są ośrodkami poza kultem religijnym, poza duchowością, są ośrodkami usług edukacyjnych, socjalnych, bankowych, są centrami rozwoju gospodarczego, są centrami implementacji najnowszych technik uprawy ziemi, hodowli. To są właśnie klasztory. No i to kłuje w oczy, i to kole, i to uwiera. Uwiera, o tym pisze pan Jones w swojej pracy, no uwiera tych, którzy chcieliby, żeby lichwie nie stawiano żadnej tamy, prawda? A właśnie tamę stawia, bo stwarza konkurencję, chrześcijański klasztor. Klasztor jako alternatywny kredytodawca. Ponieważ tam, gdzie jest prosperity gospodarcza, tam jest gromadzony kapitał, więc może być też i udzielany kredyt. No i z pewnego punktu widzenia cała rewolucja protestancka to jest właśnie zniszczenie konkurencji. To jest wrogie przejęcie i nieuczciwa konkurencja. To jest rewolucja protestancka. No i na Wyspach Brytyjskich opisuje to pan William Cobbett, nie żadni tam jacyś katolscy, tradolscy agitatorzy antyprotestanccy, tylko pan William Cobbett na początku XIX wieku bada i podsumowuje, że lud na Wyspach Brytyjskich przez rewolucję protestancką wpędzony został w większą nędzę. Jak to liczy pan William Cobbett? Tutaj mieliście jego podobiznę i mieliście państwo stronę tytułową jego książki. To jest fascynująca książka, ponieważ on nie posługuje się przeliczeniami kursów walut, co mogłoby na przestrzeni stuleci mogłoby być trudne do ustalenia i też zwodnicze, mylące, mogłoby być uznane za nieścisłe. Więc pan William Cobbett co liczy? Liczy, ile na przykład kursów dziennie wykonać musiał angielski wozak, żeby zarobić na parę butów na początku XVI wieku i na początku XIX wieku. I wynika z tych obliczeń niezbicie, że lud brytyjski jeszcze 3 stulecia po przeprowadzeniu rewolucji protestanckiej, a więc przede wszystkim rabunku klasztorów, lud angielski i wszędzie tam, gdzie korona angielska sięgnęła swoimi wpływami ukonstytuowanego na ideologii protestanckiej pierwszego imperium rozbójniczego, jakim jest korona brytyjska, wszędzie tam, gdzie to sięgnęło, no to ludzie więcej pracują i mniej z tego mają. Jak to się dzieje? No, prosta rzecz. Na przykład radykalne zwiększenie liczby dni roboczych w roku. No bo pod fałszywymi, pobożnościowymi pretekstami, że to my właśnie nie uznajemy tych papistowskich przesądów, tych wszystkich świętych, radykalnie likwiduje się święta. A więc dni wolne od wysiłku roboczego. No to jak się zwiększa liczbę dni roboczych, no to się więcej zasuwa i mniej się z tego ma. I trudniej jest się utrzymać temu właśnie poddanemu korony brytyjskiej. Jeszcze na początku XIX wieku jest to gorszy współczynnik niż na początku XVI wieku. I to są fakty niewątpliwe, zadające kłam
tej wersji Webera, etyka protestancka i duch kapitalizmu, że to rzekomo kapitalizm właśnie jest takim po prostu nieodzownym boosterem, dopalaczem, żeby ludzkość mogła ruszyć w nadprzestrzeń prosperity kapitalistycznej. No owszem, jest to dopalacz, przyspieszacz, booster, ale jest to prosperity dla wybranych. Jest to właśnie prosperity bez katolickich wyrzutów sumienia pracodawcy wobec pracobiorcy. Czym owocują te katolickie wyrzuty sumienia? W praktyce, no na przykład właśnie ten straszny Jakub Fugger z Augsburga buduje Fuggeraj, czyli dzielnicę domów minimalnie płatnych dla biednych ludzi. I ta dzielnica, proszę Państwa, istnieje do dzisiaj w Augsburgu. To jest taki pomnik żywy tego, czym, jaka była alternatywa dla wyzysku kapitalistycznego bez skrupułów. Jaka była alternatywa? No właśnie taka była alternatywa, że pan Fugger jako wielki finansista, no na pewno to nie był człowiek, którego naszym dzieciom przedstawilibyśmy jako wzorzec osobowy do naśladowania, prawda? To nie był katolicki święty pan Jakub Fugger. W ogóle jego rola w całej tej intrydze z Lutrem, na pewno żaden wzorzec. A jednak katolickie sumienie, tak go uwiera, on tak myśli o swoim zbawieniu wiecznym, że funduje te domki, no daj Boże zdrowie, bo tam każde mieszkanie to jednak kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Ludzie wtedy byli tylko troszkę niżsi, jak w Hobbitonie, prawda? Troszkę niżsi byli, więc te mieszkanka takie nie za wysokie, ale one do dziś funkcjonują. Tam sto kilkadziesiąt chyba, i tu już nie zapamiętałem, czy rodzin, czy osób zamieszkuje Fuggeraj. Pod jakim warunkiem? Pod takim warunkiem, że płacą roczny czynsz florena. I modlić się muszą. I muszą się modlić. Bo ten floren rocznie to tam dziś się przelicza, ja nawet nie wiem, czy to jest parę euro. To jest naprawdę symboliczne. Roczny czynsz. Roczny czynsz. I tylko i aż tyle, że codziennie muszą zmówić pacierz za duszę fundatora. I uwaga, w związku z tym to jest taka niezwykła, wyjątkowa w świecie enklawa, że tam mieszkają tylko katolicy, no bo protestanci nie mogliby mówić zdrowaś Mario. Prawda? Więc siłą rzeczy mieszkają tam tylko katolicy. A to, że jeszcze nikt nie dobrał do skóry, że to jest jakieś nietolerancja. A no właśnie, jakimś cudem opatrzności za wstawiennictwem tej królowej, do której codziennie wszyscy mieszkańcy się modlą, jakoś to jeszcze się trzyma. Fuggeraj. Pokażcie mi takie Fuggeraj wystawione przez jakiegokolwiek lichwiarza, jakiegokolwiek właśnie pioniera rewolucji kapitalistycznej. No nie ma takich rzeczy. Nie ma takich rzeczy. Ten kapitalizm bez skrupułów, no to właśnie oglądamy sobie całkiem nieźle sportretowany, powiedzmy, w Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. Ale niech nikt nie mówi, że nie było alternatywy. Bo katolicka alternatywa jest zawsze. Zawsze. To nie jest tak, że jakieś względy ludzkie mają decydować o tym, że w jakichś wybranych rzekomo sferach zagadnień katolickie prawa i obowiązki mają nie obowiązywać, mają nie dotyczyć od na przykład sprawy narodowej. Że sprawę narodową Polacy mają sobie prowadzić i rozwiązywać z uchyleniem zasad katolickich. No, personifikacją właśnie takiej herezji i schizmy w jednym jest tu sportretowany Tadeusz Kościuszko, do niego wraca. To jest przecież człowiek, który na stare lata radził rodakom, na ręce księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, kierując korespondencję w sprawie ustroju Królestwa Polskiego, wtedy konstytuującego się Królestwa Kongresowego, że jedna z najważniejszych rzeczy to jest, żeby trzymać dzieci i młodzież
z daleka od wpływu klechów. Od wpływu klechów. To były zmartwienia Tadeusza Kościuszki na stare lata. Na jakie pytanie właściwie odpowiedziałem? Myślę, że na wszystkie... Wszystkie te, naraz. Te tylko nie na to przeszłe i przyszłe. Ale, wróćmy do tego, o co pan zapytał. Pytałem o to, dlaczego, mówiąc już takim bardzo trywialnym językiem i skracając, dlaczego papież się tak bardzo potyczkował. No właśnie, to jest bardzo ważna kwestia. Nie spalili go od razu. Tak, po pierwsze dlatego, że z tym paleniem na stosach, no to właśnie tak jak mówi narrator w filmie, sezon polowań na czarownicę otwiera protestantyzm. Rewolucja protestancka rzeczywiście tak zmienia oblicze świata, że w krajach protestanckich na stosach płoną setki, tysiące. Niektórzy historycy upierają się, że dziesiątki tysięcy. Ja myślę, że jednak powiedzmy, że te plus minus 20 tysięcy niewiast, bo to głównie niewiasty, protestanci wloką na stosy. No ale mijają stulecia i to wszystko idzie na konto katolików i papieża w Rzymie, prawda? Tymczasem papież w Rzymie, jak pan zauważa, słusznie, jest, jeśli czymś grzeszy, to nadmiarem wyrozumiałości. I rzeczywiście tak to jest, że ten Luter, który tak naprawdę nie chce uczciwej, cywilizowanej debaty, ale znajduje do tej debaty partnerów. On, jak się okazuje, gołosłownie zapewnia, że jak mi tutaj z Pismem Świętym w dłoni wykażecie moje błędy, to ja rewokuję i wszystko odwołam i kiwnę głową, że macie rację. Więc jak mu wykazują, no to on wtedy trzaska drzwiami, zmienia reguły gry i nie uznaje logicznego, właśnie scholastycznego wywodu. Co to jest scholastyka? Kto z nas kończył szkoły w PRL-u, to na pewno ma takie właśnie negatywnie nacechowane skojarzenia, że scholastyka jako synonim skostnienia, permanentnej dezaktualizacji. No nie, scholastyka to jest po prostu sztuka cywilizowanego argumentowania, sztuka i rzemiosło, prawda? Logiczny wywód, argumenty. W świecie Lutra argumentacja zostaje unieważniona. Nie ma takiej argumentacji, która w sposób konieczny prowadziłaby do jakichkolwiek wniosków w świecie Lutra, od czasów Lutra. Bo jak państwo się zaargumentujecie na śmierć i waszego rozmówcę zbombardujecie faktami, to wasz postluterański rozmówca może nawet będzie kiwał głową w trakcie waszego popisu oratorskiego i żelaznej logiki, ale na koniec powie wam, no tak, no może rzeczywiście to jest tak, jak mówisz, ale ja czuję to zupełnie inaczej. I wobec takiej odpowiedzi upada cała argumentacja, bo wasz rozmówca czuje to zupełnie inaczej. Otóż to właśnie Marcin Luter przesuwa punkt ciężkości ze sfery rozumowej do sfery subiektywnych doznań, subiektywnych emocji. Jest naprawdę, to jest dopiero urągowisko, że się pokazuje Marcina Lutra jako tego rzekomo właśnie fundatora racjonalizmu, tak? Gdy tymczasem to jest wielki irracjonalista. To jest ktoś, kto odrzuca rozumowość jako instancję. Odrzuca świętego Tomasza, prawda? Odrzuca zatem wszystkie cywilizowane kategorie, łącznie z prawdą obiektywną. Odrzuca de facto. No i w tej historii Lutra jest paradoksalnie wielki komplement dla średniowiecznej Europy. Marcin Luter jest wyrodnym dzieckiem, czarnym kwiatem, ale właśnie w tym pięknym ogrodzie. Jakiż to jest piękny ogród, że taki sobie, powiedzmy, w różnych przejawach swojego istnienia nie bardzo miły człowiek, że on znajduje tak szerokie pole do popisu,
że ta cywilizacja, Christianitas, przed nim mości drogę, otwiera szeroko drogę do kariery, do godności, do urzędów i nawet pewnych zaszczytów. I na koniec jeszcze przychodzi kardynał Kajetan i go słucha. I go słucha publicznie. To nie jest przesłuchanie w jakiejś celi z lampą w oczy. Są świadkowie. To mu wykręcają ręce, tylko jest protokół. Wszyscy ludzie mogą to oglądać. Jest, o czym w filmie nie ma mowy. Właśnie jest debata Lipska z Ekiem. Kilka jest takich debat. Ważna rzecz z tym kardynałem Kajetanem, że rzeczywiście on nie po to do Augsburga przyjechał. Kardynał Kajetan nie po to przyjeżdża do Augsburga, żeby się użerać z Marcinem Lutrem. On tam jest i w związku z tym, poniekąd przy okazji, uprzejmie się w to angażuje. Ale misja kardynała Kajetana, i to jest jedna z tutaj z kluczowych informacji, to jest montowanie krucjaty antytureckiej. To na tą krucjatę antyturecką mają pójść w części fundusze z tej akcji odpustowej. I to właśnie Luter rozwala. A więc, tak jak powiedziałem, że z pewnego punktu widzenia rewolucja protestancka to jest wrogie przejęcie, skok na kasę i nieuczciwa konkurencja, z innego punktu widzenia rewolucja protestancka to właśnie jest dywersja na tyłach w interesie inwazji islamu. Bo to, co Luther rozwala, czyli perspektywy zmontowania krucjaty antytureckiej w sytuacji skrajnego zagrożenia, bo Turcy się desantują już nawet i na Półwyspie Apenińskim. Nawet na Półwyspie Apenińskim. A więc samo serce cywilizacji europejskiej, bo to niektórzy myślą gdzieś tam, prawda, Warneńczyk, no to bądź co bądź, Bałkany to daleko, tam te cieśniny tureckie. Nie, to wszystko jest realne, to jest bardzo blisko. Luter występuje i 10 lat później mamy Turków pod bramami Wiednia. Nie w 1683 dopiero, ale wtedy. A w 1683 Luter już jest dawno w grobie, w tych właśnie takich nieprzyjemnych okolicznościach, które z kronikarskiego obowiązku trzeba było odnotować. Luter dawno w grobie, ale stare miłości nie rdzewieją. Jan Chryzostom Pasek, nasz dzielny rycerz, pamiętnikarz, który nie pojechał z Janem III Sobieskim pod Wiedeń, akurat tutaj mamy króla Jana, tu mamy króla Jana, więc król Jan idzie pod Wiedeń na odsiecz, a Jan Chryzostom Pasek płynie ze zbożem do Gdańska, bo już był wysłużonym rycerzem, był weteranem, prawda? Więc na tę akurat kampanię już nie poszedł. Szczyt, apogeum jego kariery wojskowej, jego, czyli Jana Chryzostoma Paska, to były czasy potopu i wojen późniejszych. Płynie więc ze zbożem do Gdańska w roku 1683 i tam słyszy, jak po gospodach protestanci piją zdrowie sułtana tureckiego. Opijają spodziewany sukces pod Wiedniem. Tak? Opijają wzięcie Wiednia, na które mają wielką nadzieję. Dlaczego? Bo stare miłości nie rdzewieją, bo protestanci finansowani, książęta protestanccy, niektórzy w krajach niemieckich, bo rozpętana przez sułtana, a właściwie jego ministra spraw zagranicznych, Józefa Nazi, portugalskiego Marano, który doszedł do, czyli Żyda pozornego konwertytę. Rozpętana rewolucja antykatolicka w Niderlandach. Nie opisał tego Sienkiewicz, nie jest to pokazane w serialu Wspaniałe stulecie, więc nie jest ta wiedza spopularyzowana. Ale żydowscy historycy piszą z dumą o tym, że to Józef Nazi ze Stambułu, doszedłszy do godności de facto ministra spraw zagranicznych Imperium Osmańskiego, przez, cytuję, swoje osobiste kontakty, rozpętał powstanie antyhabsburskie w Niderlandach. Czyli właśnie rozpętał rewolucję
stanów holenderskich, czyli z protestantyzowanych miast holenderskich przeciwko władzy katolickiej. No to niezły handlarz win, ten Józef Nazi, prawda? Bo w polskiej historiografii on jest notowany jako handlarz win, który korespondował nawet z Zygmuntem Augustem. Prawda? Dlaczego o tym mówię? No bo właśnie w 1683 widzimy, że te nadzieje wzajemne, one trwają, że protestanci liczą na to, że walec turecki rozjedzie papiestwo i szlak trafi katolików i wtedy wreszcie zbudujemy nasz nowy, wspaniały świat. I jakbyśmy to wiedzieli ze szkoły, a nie wiemy, bo ja się tego wszystkiego dowiaduję po nie w czasie, odrabiając moje autokorepetycje. Ale gdybyśmy to wiedzieli, to by nas mniej dziwiło, co w ostatnich latach wyrabiała córka enerdowskiego pastora pani Merkel. Prawda? To by nas mniej dziwiło. Takie związki ponad granicami, takie nici przewodnie przez wieki. Panie Grzegorzu, żeby nie przekroczyć magicznych 3 godzin naszego spotkania. Bo potem się, kto przyjechał samochodem, to mu się o północy zamieni w dynię. Tak. Ale bo to jest czasu krajowego naszego. Północ, także u Państwa jeszcze jesteście bezpieczni. Oprócz części oficjalnej, którą za chwilę zakończymy, przewidziana jest artystyczna, tutaj to przepierzenie za chwilę zniknie i pewnie przyślą nam barmana. Będziemy mogli i to sobie... w części artystycznej irlandzkie piwo. Tak, i będziemy mogli sobie tutaj kuluarowe rozmowy toczyć. Natomiast zanim ja przeczytam, kto wygrał książki, kto z Państwa wylosował i tak dalej, to kończąc to spotkanie, dziękując Panu za przybycie, mamy taki zwyczaj tutaj od pewnego momentu, żeby nasi goście trochę bardziej zapamiętali Dublin i klub historyczny imienia hrabiny Markiewiczowej, niż może inne kluby, inne spotkania, bo mamy takie pamiątkowe. Bardzo proszę Państwa o powstanie teraz. Bo teraz nastąpi taki akt strzelisty, zaplątał. O! Ho, ho. I to jest tak, już sobie. Ale tu jest, w logo widzę, jest hrabina, nie Kościuszko. Nie. Może to jest tak. Klub historyczny imienia hrabiny Markiewiczowej w Dublinie ma zaszczyt nadać honorowy tytuł Enfirnie in agit onciol, co oznacza prawda przeciw światu, the truth facing the world, panu Grzegorzowi Braunowi za uporczywe i niezłomne głoszenie prawdy o mafiach, służbach i lożach w realiach kondominium niemiecko-rosyjskiego pod żydowskim zarządem powierniczym. Proszę przejść. Sto lat, niech żyje nam.